a chłód nagle rozgadał się o dzieciach i lękach. Wiadomo, co o tym sądzi Doda. Doda i Dariusz Pachut, pomimo przejściowych problemów, wciąż są razem. Wydają się bardzo szczęśliwi, ale są między nimi potężne różnice. Co może ich podzielić? Jedna kwestia mocno was zaskoczy. Czego boi się Doda? Doda słynie ze swojej przebojowości i ciętego języka. Jednocześnie piosenkarka ma sporo fobii. Mówi o nich otwarcie. Jakiś czas temu, przy okazji wyjazdu w słowackie góry, przyznała się do potężnego lęku wysokości. Z kolei w programie Polsatu Dream Show ujawniono, czego jeszcze się boi. Okazuje się, że Rabczewska niesamowicie boi się wody. W programie mogliśmy usłyszeć o wypadku, podczas którego myślała, że umrze ze strachu. W 2011 roku kręciła teledysk do piosenki Elektrodę. Część nagrań odbywała się pod wodą. Wokalistka zaplątała się wtedy w glony i wyciągnęła ją dopiero jedna z obecnych na zdjęciach osób. A czego boi się Dariusz Pachut? Teraz podróżnik zaczął mówić o swoich lękach i dzieciach. To kolejna z różnic między nimi, poniżej szczegóły. Ile dzieci ma Dariusz Pachut? Dariusz Pachut ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa, syna i córkę. Ma świetny kontakt ze swoimi pociechami i spędza z nimi dużo czasu. Ale to nie wszystko. Organizuje też wyjazdy dla rodziców i ich dzieci. A czego ich uczy? Jak przełamać strach dziecka w wodzie? Takiego w wieku 7-8 lat, zapytała go dziś jedna z osób na Instagramie. Jak się okazuje, Pachut uczy maluchy, jak nie bać się wody. Już niedługo szykuje mega wyjazd dla rodziców z dziećmi pod kątem adaptacji wody. Więc będzie okazja się przekonać, odpisał Dariusz na Instagramie. Inna osoba zapytała go, czy jest coś, czego się boi. Czy miałeś kiedyś lęki, na przykład wysokości lub jakieś inne, i dzięki wyprawom je przełamałeś, brzmiało pytanie. W odpowiedzi Pachut zamieścił wiele mówiące zdjęcie, na którym ma na głowie żywego węża. Wciąż ich szukam, napisał o wspomnianych lękach. Wygląda na to, że Doda może bardzo skorzystać na wiedzy i doświadczeniu partnera. Ale co z dziećmi? Rabczewska nigdy nie ukrywała, że nie ma instynktu macierzyńskiego. Czy w ogóle poznała syna i córkę Pachuta? Szczegóły poniżej. Czy Doda poznała dzieci Dariusza Pachuta? Doda udzieliła ostatnio wywiadu serwisowi Fakt. Ujawniła z nim, że nie tylko często widuje się z dziećmi Pachuta, ale nawet spędzała z nimi czas na wyjazdach, choćby w Zakopanem. Co więcej, syn i córka Darka bardzo ją polubiły. Dzieci mnie bardzo lubią. Paradoksalnie, wiemy to od wielu lat, że wszystkie dzieci moich przyjaciółek mnie po prostu kochają. Sama tego nie rozumiem. Pytam ich, dlaczego wy mnie tak kochacie, przecież wiecie, że to jest nieodwzajemnione. Ale one się z tego cieszą i jeszcze bardziej mnie kochają, wyznała piosenkarka. Spodziewaliście się takiego rozwinięcia tej